Nauczanie religii w szkole to jeden z głównych tematów rozpoczynającego się trzydniowego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Księża, biskupi wybiorą nowego sekretarza generalnego konferencji. Lewicowo-liberalny rząd zapowiada ograniczenie ilości lekcji religii w szkołach z dwóch do jednej tygodniowo. Minister Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka, już podjęła decyzje, które uderzają w katechezę w szkole. Przyszłość lekcji religii była dwukrotnie omawiana na spotkaniach specjalnego rządowo-kościelnego zespołu, informuje ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W rozporządzeniach pani minister zaproponowała, czy już wprowadziła, odnośnie do niewliczania ocen z religii na, do średniej, na świadectwach i drugi dotyczą, projekt dotyczący, dotyczący łączenia klas podczas zajęć z lekcji religii. Ksiądz biskup Artur Miziński kończy drugą kadencję na stanowisku sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Na obecnym zebraniu plenarnym księża biskupi wybiorą jego następcę. Dwie kadencje kolejne a więc 10 lat posługi. Serdecznie dziękuję Państwu i wszystkim, którzy wspomagali mnie w prowadzeniu tego zadania przez ostatnie 10 lat, a wybranemu następcy już życzę światła Ducha Świętego. Jutro o godzinie 18.00 księża biskupi w Kościele Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odprawią mszę świętą, będącą częścią obchodów 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.